Witam, z tej strony Saint i dzisiaj porozmawiamy sobie o mojej kostiumowej replice. Zapraszam. Dobra, jak widzicie, jest to super kostium zbudowany przeze mnie częściowo i w środku zbudowany przez jegomościa zwanego Ulat. Jest to serwisant, którego polecam z całego serca, bo zrobił naprawdę dobrą robotę. Dobra, zaczynajmy, co tutaj jest na rzeczy. Mianowicie ogólnie była to replika AKMSU od LCT, lecz no niestety poszło wiele rzeczy precz. Mianowicie zmieniłem głównie body na kostiumowe, które też LCT produkuje, żeby mieć to zawieszenie i żeby to była bardzo mała, fajna, kompaktowa replika. I która się stała fajną, małą, kompaktową repliką. Więc to jest super rzecz. Dobra, zacznijmy sobie może od właśnie jeszcze tego wyglądu, bo tu już body omówiłem. Dodałem sobie od Hephaistosa przyrządy celownicze, właściwie szynę na przyrządy celownicze, która trzyma ładnie poziom. Jest jeszcze szyna właśnie z boku od 5KU. Niestety ona, jak widzicie, jest troszeczkę krzywo. Więc jest tylko tak dla picu, bo tak czy tak to jest taki szturm z bębnem, gdzie po prostu strzelam i nie patrzę. To jest jednak ten typ repliki. Co do frontu, jeżeli patrzymy tutaj, to są okładziny od Big Dragona z kostiumowym nagrawerowaniem, bo mam custom, to mam grawerarkę laserową, plotter. Tak samo mamy tu od FMA montaż zawieszenia, który się tu fajnie trzymie. Wygląda to epicko. No i kostiumowy tłumik płomienia. Zrobiony na maszynie CNC, oczywiście na tokarce, można powiedzieć. I ładnie to ślicznie wygląda. Później tutaj mamy chwyt przedni od Fab Defense, to jest odpalnego. Leży naprawdę w łonie super. W środku mam jeszcze, to jest taka klapka, którą się otwiera i tam mam w środku paracord, bo jednak paracord zawsze się przydaje. Na dole to wszystko trzyma się na oficjalnej szynie od LCTK. Jest to front oszynowany. Możecie sobie też taki kupić. A góra została od AKMSU. Oryginalna. Idąc do tyłu, mamy tutaj chwyt od LCT. Nie polecam go. Jest to zintegrowany chwyt z tą zwalniaczem magazynka. Nie polecam tego, zwłaszcza że jest to produkt niedopracowany. Ponieważ kosz silnika jest dłuższy niż cała ta rączka. I porównywałem do oryginalnej rączki i to wydrążenie w środku jest mniejsze, jest krótsze niż oryginalna rączka, przez co po prostu jak przyłożycie, to macie taką super szparę tutaj i po prostu to lewituje. No to wygląda paskudnie. Nie wiem, czemu LCT to zrobił i na moje pytanie to po prostu wysłali mi filmik, jak dokręcają to i do body dopasowują idealnie. Lecz na innych ich filmach też widać tą taką super szparę na 3-4 mm i oni tutaj taką metalową blaszkę często kładli. Nie wiem, czy ta blaszka jest, nie było w zestawie jej, więc nie wiem, czy to jest ich oficjalne rozwiązanie, czy może to naprawią. No nie wiem. Ja musiałem wywiercić dziurę, żeby ten łepek od kosza silnika wyszedł do góry i na maszynie, na tokarce zrobiłem sobie taki pierścień, taką podkładkę, która trzyma śrubę, więc wtedy wszystko jest fajnie dopięte do ciała i do tego body i nie ma żadnej szpary, więc jednym słowem LCT tu sknocił. I pewnie jeszcze zauważyliście, że ten srebrny element się różni od ostatniego filmiku po angielsku. Tak, jest to spust Retro Arms. Zwolnię sobie magazynek i jak widzicie, ładnie dochodzi, ale trzeba było tutaj szlifować ten chwyt, ponieważ miał tutaj takie coś i musiałem to dremlem wyszlifować, bo inaczej spust się nie dał po prostu nacisnąć, nie? Nie było miejsca. Dobra, a z drugiej strony jeszcze mamy kostiumową rączkę przeładowania, żeby odciągnąć sobie, żeby zajrzeć do komory. Ho. I zrobiłem taką fajną właśnie rączkę, bo jest równo z body, więc możecie położyć ją na ziemi i nie wystaje, ani się nie brudzi.
Co do wewnątrz, jeżeli chodzi o tą replikę, co do wewnątrz, co jest w środku? Zacznijmy od lufy precyzyjnej, która się znajduje w tej replice Prometeusa. O milimetrach wam nie powiem, bo nie pamiętam. Później macie gumkę pomarańczową od Krajtaka. Ulat mi ją polecił i naprawdę mam w wszystkich replikach, bo podkręca świetnie. Nie ma żadnych problemów, nawet ciężkiej kulki. Otwórzmy sobie pokrywę, to wam pokażę od razu też. W środku mam LCT, spasowanie jak czołg. I kurczę, problemy z... O, jest, wyciągnięciem. O, możecie sobie zobaczyć, jest to komora Begadi, taka fajna, zielona, z takim pokrętłem. Nie wiem, czy to się skupi, chyba będzie widać. Jest to z pokrętłem komora, przez co naprawdę trzyma hopa i nie ma żadnego problemu. Polecam z całego serca, bo są to super komory. Dobra, co mamy dalej? Ja jeszcze wam powiem taką ciekawostkę, że jak chcecie tą komorę hopa sobie zainstalować, to musicie, jak chcecie mieć tą rączkę przeładowania, to musicie jeden ząbek tutaj z tyłu, który trzyma tą metalową, nie wiem, rurkę, czy co to jest, taki coś musicie, no nie, co trzyma, to musicie lekko zeszlifować, inaczej będzie haczyło wam o kółko komory hop-up. Taka mała, szybka rzecz i macie naprawiony problem. Dalej mamy MOSFET AB++. Mogłem, wiedząc teraz, mogłem iść, jest to bardzo dobry MOSFET, standardowy, prosty, który wam po prostu będzie chronił replikę. Możecie sobie też bez żadnego problemu ustawić strzelanie, czy chcecie mieć full auto, czy jakieś, nie wiem, bursty. Jest to podstawowy MOSFET. Bardzo cieszę się, że mam. Polecam, też jest dobry, bo Perun jest super, moim zdaniem. Co mamy dalej? Wewnątrz. Na 100% wymienił mi dysze od SHS-a. Plus też zmienił mi sprężynkę dociągającą dysze od Specna Arms, ponieważ były problemy, że magii nie podawały, a się okazało, że to jest za słaba po prostu sprężynka, więc mi też to wymienił. Później poszła sprężyna 120 chyba od Tornado, więc replika osiąga 400 fps na kulkach 20, więc jest spoko, chciałem właśnie taką moc. Później co jest? Zębatki zmienił mi na 100% od SHS-a. Plus też podkładki poszły i łożyska nowe. Ponieważ LCT, nie wiem czemu, łożyska wciska w gearbox dosłownie praską. Tak samo ich koła zębate są wciśnięte na siłę, przez co są problemy z tym wyciągnięciem i pracą repliki. Inne takie jak tłoki, nie tłoki, to już zostało standardowe, nic nie zmieniał, bo było bardzo dobre. I przechodząc do chwytu, w środku jest silnik CNC 330 tysięcy, taki zielony. Bym musiał pokazać na zdjęciu. Może prawdopodobnie będziecie mieli teraz pokazane, jak nie, to po prostu napiszę wam nazwy. Tak czy tak wszystkie nazwy będę opisywał dokładnie w tym filmie. Co jest co, żebyście, jak będziecie chcieli sobie też takiego fajnego customika zbudować, to właśnie będziecie mieli listę części, nie? Co jak zrobić. Bo to jest naprawdę moja ulubiona replika i bo zresztą kocham kałachy i to jest coś, co naprawdę cieszy oko. I co jest najfajniejsze, że magazynki wchodzą dosłownie na słowo honoru, bo nie ma miejsca praktycznie nic, jak wsadzacie, więc musicie być precyzyjni. I myk. Więc jeszcze z dramem, jak tutaj zamek, ten magazynek bębnowy wrzucę, to już w ogóle replika wygląda super. I taki, kurczę, karabinek i lecicie w szturm i suru, nikt was nie zatrzymie. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tą replikę. Jeżeli macie jakieś pytania, macie jakieś własne fajne kostumy, o których chcielibyście porozmawiać, możecie też nagrać film i powiedzieć mi w komentarzu, z chęcią obejrzę, co ludzie wymyślili w swoich replikach. Bo jednak Airsoft to moja pasja i takie customy to są super. I jeszcze dwa słowa na niedzielę. Serwisant, który mi to składał, nazywa się Ulat z ASG Olsztyn, więc szybko, normalnie polecam, darmowa reklama, gościu zasłużył. Robi streamy,
więc pokazuję wam, w co w trawie piszczy. Podczas streamowania pokazuję, rozbiera waszą replikę. Możecie do niego skoczyć na Discorda i porozmawiać z nim na żywo, w momencie, kiedy robi waszą replikę. Więc to nie jest jakiś Janusz z internetu, co powie wam po prostu: panie, panu coś się tam jeszcze zepsuło, musiałem wymienić, nie? Pan się nie martwi. To nie jest taki typ człowieka, to jest naprawdę człowiek, który jest uczciwy, ma własną działalność gospodarczą, no i nagrywa streamy podczas robienia replik, no nie? I zna się na tym, bo ma lata doświadczeń. Zrobił już niejedną replikę i to jest właśnie jedno, co widzicie, co on mi zrobił. Więc odsyłam go do was, jeżeli chcecie zrobić sobie customową replikę lub jakieś prace serwisowe. Dobra, nie przedłużam. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Polecam lata z całego serca. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Cześć!